Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Lecimy dalej z eksploracją tegoż świata. Dokładnie mówiąc, malowanego świata Ariamis, jak jest on nazwany. No i co? Zobaczmy, co takiego. Kłamca na wprost. Iluzoryczna ściana. Mhm. Ja. Tak chciałem, że do tego to się będzie odnosiło. No dobrze. Zobaczmy, co takiego się tu będzie kryło. W tym obrazie. No bo raczej nie bez powodu tak ciężko jest się tutaj dostać. O, świetnie. Już na start mamy jakąś mega jełkę. Dobra, moment. Z tego wypadł krótki łuk, czyli nic ważnego. Tego nie zauważyłem. 720 za nich. A nie są ogólnie? Jezus Maria, co jest z tym typem? Jakoś to ksyny normalnie na mnie roztegowo. Dusza dumnego rycerza. Okej, ciekawe. Grande Hilowando poproszę. Po co mam hartować Estusy, skoro mogę użyć cudu? Ale widzę, że chyba dopiero w drugiej części pomyśleli, żeby dodać możliwość odnawiania sobie tego... Znaczy tego, odnawiania sobie czarów nie tylko siedząc przy ognisku. Bo w dwójce już możemy znajdować specjalne roślinki. Znajdować, też kupować specjalne roślinki, które nam właśnie te użycia czarów, i to wszelkich czarów, odnawiają. Okej, mamy trupa. I duszę dumnego rycerza, no to taki mech. Skarb na wprost. Jezus, co jest? Okej, tego się nie spodziewałem. Co tu jest? Bliźniacze człowieczeństwo? Taki mech trochę. W sensie spodziewałem się czegoś lepszego. Bo mi teraz człowieczeństwo to średnio jest potrzebne. No, no dobra, trochę... jak ja... Co... Okej, to było dziwne. Czemu zaatakowałem i nie dostałem obrażeń? Okej, te ptakoludy, nie wiem, chyba odleciały, ale nie chcę się z nimi walczyć, więc nawet nie będę próbował ich śledzić, bo to się mija z celem. Okej, tu mogę chyba przeciąć i... Nie, dobra, no dostaję damage, no. Tak znam dwa razy myślę, co jest, czemu nie dostaję w ogóle damage'a? Tak, ja dostaję tylko. Po prostu mam chyba na tyle dużą redukcję, że tego nie odczuwam. Dobra, tu wolę Estusa wykorzystać. Czekaj. Najpierw tego ziomka, bo już mnie irytuje z tym łukiem. O, oczywiście, że mam kumpli. I za tył. No, nie udało się niestety. Prawie zwanshotowany. Dobra. Cyk, będzie toksyna? No niestety będzie. Dobra, schowamy się tu i spróbuję użyć... O, kurde, mam tylko jedną przy sobie? Poważnie? To bardzo głupie z mojej strony. Ej, ale patrzcie, mam maksymalny level wiary, jaki mogę mieć, a mimo tego nie one-shotuję tego przeciwnika.
Nie czuję, że to jest nowa gra plus, no ale szanujmy się trochę. No i to spadło. Gdzieś, gdzie mnie jeszcze nie było. Ej, ty co, za kumpla przyszedłeś, czy jak? Dobra, zaraz toksyny zejdą, to akurat mi się podoba. Żegnam. Ciekawe, ilu tych pustych zostało wciągniętych do tego obrazu dokładnie w taki sam sposób jak ja. Choć nie ukrywam, ja się spodziewałem trochę innego rozwoju sytuacji. W sensie nie spodziewałem się, że dosłownie zostanie wciągnięty do obrazu. Dobra, jak tam przejść? Chyba jedyna opcja to przeskoczyć. No, upadek mnie nie zabije, więc spróbujmy. Kurde, troszkę za wcześnie. Ale da się przeskoczyć. Tylko ja po prostu teraz zbaniłem. Do góry, do góry. No, teraz za późno. Proszę, prawie 7 minut. Coś ja nie wiem, jak. Oczywiście znowu odezwała się moja głupota. Ja nie wiem, jak długi jest ten segment tego świata, więc nie wiem, ile mi przyjdzie. Ej, what? Co to miało być teraz? Fajnie wszystko szło, czemu tak nagle tak się zsunął? Dobra, nie wiem co. Później się tym zajmę. Na razie spróbuję znaleźć dalsze przejście, a to raczej nie będzie zbyt trudne. Pytanie, czy będzie tu więcej przeciwników? Jezus! Proszę, widzę, ptaszory same się wprosiły. Ile? 2000? Przecież to jest totalnie no dwarf. Dobra, tam jest mgła. Ale pamiętamy, mgła nie zawsze oznacza walkę z bossem. Ja to powiedziałeś po prostu przejście. No a tylko spróbuj mnie zrzucić. Tylko spróbuj mnie zrzucić. No, ta oczywiście nie zginie od upadku, bo sobie pomacha skrzydełkami i zamortyzuje sobie cały spadek. Do zera. Okej, tu mamy trupa. Czerwony statytowy lisik. O, proszę, jednak jakoś zginęła. Ciekawe w jaki sposób. Dobra, to przeżyje. O, chodź, bez damage'a się nie obyło. To grande healowando, proszę. I co jest tutaj? Dusza dzielnego wojownika, czyli taki mech, bo dusz już w ogóle nie potrzebuje. Dobra, jak ja mam teraz zejść, żeby się nie zabić? Chyba tędy będzie lepiej. No, dobra. Boże, ale bym pożałował tych słów, nie jakbym teraz zginął. W sensie, gdybym nie trafił i bym spadł prosto na mój głupi pysk. Tak o... Od razu na glebę, nie? Dobra, czy ja to przeżyję? No, troszkę się obawiam tego zeskoku. YOLO. No, nie było tak źle. Nic, czego Estus nie zregeneruje. Okej, mam 15 Estusów, czyli jeszcze 5 użyć. I będę mógł sobie do tyle zregenerować flaszeczkę. No, bynajmniej w tym obrazie. Jezu, kto po... O! No chyba nie! No chyba... No chyba nie!
Po moim trupie! Przy tym spokojnie pod jakiegoś minibossa podchodzi normalnie. Ile tego tam jest? I co, i po tysiaka za jednego? Ciekawe, czy to się odradza. Okej, to takie sobie. Chociaż bije w kilka celów naraz, więc nie jest takie złe. Chowaj się, chowaj się, chowaj się! Mgła, pościg, włócznia, leczenie. Ale od razu poproszę o mgłę. Mgła się przyda, żeby ich zatruć. Chyba, że są odporni na to, ale widzę, że nie są. A, tego też widzę, że ta mgła jest taka średnio użyteczna. Dobra, spodziewałem się trochę lepszych efektów po użyciu tego zaklęcia. Dobra, co mam jeszcze? Włócznie błyskawic, jeszcze jedną mgłę. No dobra, mogę ją napuścić, czemu nie? Już sobie zmienię i teraz no, tylko siepiemy błyskawicami, póki mogę. Fajnie byłoby jeszcze trafiać. Pizdę. Dobra, stusik. No i tyle było z moich czarów. Już nie mam nic. Ale oni też są prawie martwi, więc nie ma tego złego. Dobra, udało się ich wszystkich pokonać. Choć jednocześnie wypstrykałem się dosłownie ze wszystkich zaklęć, jakie miałem. Serio ty... Boże, ciągle mnie... Ej! Ej, co jest? Złaź ze mnie! Szybko na górę. Pierścień ofiary, super. Bym go jeszcze potrzebował. O, przejście w studni, ciekawe. O, tutaj w ogóle trup. Myślałem, że to te ptaki, ale nie. O, ten jeszcze jakiś jeden przeżył. Dobra, po kolei, najpierw wy. Może do full HP, albo bynajmniej w miarę dużej wartości się wyleczę. No nie mogę! Silnym atakiem jeszcze spudowałem. A weźmy sobie broń w dwie ręce. No, ładny odrzut. O, regeneracja staminy. No gdzie? No gdzie? Nastrasz se pióra gdzie indziej. Zostaw znak inwazji. No, spodziewałem się, że będzie coś z inwazją. Gdy A, kurde, bym się dał, ale zauważyłem te włócznie na szczęście. Gdy zostaniesz wezwany do innego świata jako mroczny duch, pokonaj przyzywającego, żeby otrzymać człowieczeństwo. Niektóre mroczne upiory nie chcą odejść w mrok i trwają na ścieżce honoru. Dla nich jest czerwony, statutowy rysik. Spoko. Mam chyba Divine Blessing, mi się wydaje. Tu mam sporo jeszcze tych dusz, których nie wykorzystałem. Jednak nie mam. No ale przynajmniej będę mógł wykorzystać człowieczeństwo, bo ono też mnie trochę leczy. Pff! O, widzę, że do full nawet. To jest jeszcze lepsze niż Estus. Dobra, już nie powinno być ich więcej. Mam nadzieję. Jakieś zakrwawione, nie wiem. Kraty, skrzynie. Gdzie teraz? No, chyba w tym kierunku. Nie dość, że przedmioty niezgarnięte, to jeszcze typy niezabite. Mogę to zniszczyć? O kurde!
Ten drugi skąd się tu wziął? Nawet nie wiem. Bo jeden był tu, a drugi skąd? Na plec z nim jakoś skoczył. Skubany. Duża dusza dumnego rycerza. Mech. Ile gościu... Ile prób miał typ zanim wskoczył na to? Dusza dumnego rycerza. Sztuk dwie. No dusze mi totalnie już nie służą. O! Mroczny duch król Jeremiah zaatakował. Dobra, gdzieżeś się królu schował? O! Tu... Co ma... I co ma na głowie? O! Ma bicz. Używa piromancji. Co ten gościu ma na głowie? I to piromancji chaosu widzę. W twoich snach, kolego. No niestety. Nie udało ci się. Duch wypędzony. Uzdrowiony. Jeszcze człowieczeństwa. O, i zdobyłem jego broń. Kolczasty bicz. W wójce się to dość szybko da zdobyć. Z tego co kojarzę. Kolczasty bicz. Bicz, w który wpleciono ostre kawałki metalu. Nie jest zbyt skuteczny w starciach z opancerzonymi przeciwnikami, ale potrafi nieźle pokiereszować tych, którzy zbroi nie noszą. Rani całkiem głęboko. No, przypuszczam, ja bym czymś takim nie chciał dostać po skórze. Tym bardziej po ciele. Zwój piromancji na wprost? Piromancja fala kwasu, proszę. Właśnie też, a propos piromancji, nie zdobyłem niestety jeszcze wszystkich. Naczynia władcy, dopóki nie ogarnę sobie nowego lądo, to nie stawiam na ołtarzu, bo niestety, ale jeśli pogadam najpierw z Framptem, to wtedy ten drugi wąż, który ponoć jest właśnie w ruinach nowego lądo, się nie pojawia. Więc muszę najpierw zrobić akcję w nowym lądo, a potem dopiero umieścić naczynie władcy na ołtarzu. Ale to w dalszej części tego odcinka. Odporność na klątwy. Nie jestem pewien, czy wam pokazałem opis, ale na wszelki wypadek tak. Wam pokażę. Tutaj kupiłem te piromancje, ale nie czytam opisów. Piromancja ule... Znowu literówka. Ulepszona wersja kuli ognia. Wyrzuca ognisty pocisk. Płonący pocisk wybucha w chwili uderzenia, powodując obszarowe obrażenia od ognia w bardzo widowiskowy sposób, co ma symbolizować siłę władających ogniem piromantów. I wielka kula ognia. Najpotężniejsza kula ognia piromantów. No widać. Najsłabsza 8 użyć, lepsza 6, a najlepsza 4. Wyrzuca olbrzymią kulę ognia. Mistrz piromantów, Salaman, zwany też na cześć tego zaklęcia wielką kulą ognia, wierzył, że piromancja zrodziła się z miłości do ognia. Osoby znające to zaklęcie zgadzają się z tą opinią. Wielka kula ognia chaosu. To chyba było, ale nie jestem pewny, więc przeczytajmy. Sztuka płomienia chaosu, który pochłonął wiedźmę z Izalitu i jej córki, wyrzuca olbrzymią kulę ognia. Płomień chaosu może stopić kamień i wytworzyć nietrwałą kulę lawy. Burza ognia. Pierwotna piromancja nauczana przez Quelanes Izalit. Tworzy słupy ognia, czyli dokładnie to, czego gościu teraz wykorzystał. Burza ognia nie wybiera, po prostu pali wszystko w pobliżu. No, a ulepszenie tego to burza chaosu. Zapłon już był. Wielki zapłon jest nowy. Ulepszona wersja zapłonu. Tworzy w dłoni potężny olbrzymi płomień. Źle trochę skonstruowane zdanie, ale co ja tam wiem, ja tam nie jestem polonistą. Wielki zapłon tworzy silny płomień, ale wielu czarodziejów kpi z prostoty tego zaklęcia. No, kpi, a potem dostają po mordzie i ojejku, sparzyłem się. Co mogę rzec? Czasami
Jak to mówi Prince Polo, czasami najlepsza jest prostota. Ognisty bicz, mieliśmy ognisty bicz chaosu. Ognistego bicza nie mieliśmy. Pierwotna piromancja nauczana przez Quel'Anes i Zalitu. Smaga wrogów ognistym biczem. To źródło piromancji zapłonu, ale o wiele trudniejsze do opanowania. No i tutaj ognisty bicz chaosu. I fala kwasu, to jest to, co zdobyliśmy teraz. Piromancja spoza wielkiego bagna tworzy kwas niszczący broń i zbroję. Nie cała piromancja pochodzi z wielkiego bagna. Podobno nieznani piromanci zamieszkują różne krainy, a to zaklęcie jest dziełem jednego z tych cudzoziemców. Nagły pot był, ciało z żelaza też było, moc była. Porozumienie z nieumarłymi, tego nie było. Zaawansowana piromancja Quel'Anes i Zalitu zauroczy nieumarłych i zyska tym... Chyba zauroczysz tym nieumarłych i zyskasz tymczasowych sojuszników. Płomień przyciąga żyjących, a to ściśle wiąże się ze sztuką piromancji. Zaklęcia mogą używać obie płci. No i bardzo ładnie. No i tu już wchodzimy na cuda. W ogóle niektóre cuda są tak po prostu albo schowane, albo w tak dziwny sposób umieszczone, że to jest masakra. Żeby zdobyć na przykład lepszą włócznię błyskawic, muszę jeszcze zdobyć... muszę zobaczyć. Mam 3. Ofiarowałem 4. Jeszcze drugie tyle medali, ile mam, muszę zdobyć i ofiarować je przy ołtarzu słońca. Dzięki czemu będę mógł najpierw za pierwszą rangę w przymierzu zdobyć lepszą włócznię błyskawic, a potem będę mógł ofiarować duszę Gwyna i zdobyć najlepszą włócznię błyskawic w grze. Nie wiem, czy to będą wszystkie cuda. Jak będę... Bo nie będę oczywiście na odcinkach tego trofeum robił, no bo to jest za dużo biegania. Dobra, chwilą zjechę. To jest za dużo biegania i szukania, czasami lizania po prostu ścian, czy tam ułożenia za poradnikiem, żeby to wszystko zdobyć. Okej, tu jest do otwarcia. Czekaj, czy to jest skrót? Zobaczmy. Więc jak mi się zachce, to zrobię to oczywiście prywatnie. Ale na odcinku nie będę tego robił. I tak, to jest skrót do ogniska. To mi się akurat podoba. A w sumie odpocznijmy. Bynajmniej dla zwiększenia dla odnowienia sobie tych zaklęć. Tego w sumie właśnie, a propos zaklęć. Dostrojenie magii. Wyrzucę całą tą magię otchłani. Bo, w sensie, magia otchłani jest tak... Ona, mam wrażenie, jest bardziej takim urozmaiceniem w jedynce, niżeli faktyczną magią. Bo w dwójce i trójce faktycznie magia otchłani może robić różnicę. Na pewno w dwójce robi różnicę, bo dosłownie zrobiłem sobie build, który był tylko i wyłącznie waleniem po prostu magią otchłani i... Tak przechodziłem wszystkie lokacje i to było piękne. Ale tutaj no, to są tylko trzy zaklęcia, więc po co mi coś takiego? Ale takie strzały duszy, albo wielkie, ciężkie strzały, no to z chęcią sobie zaaplikował. Ciężką jeszcze mogę dać... Zobaczmy. Mogę dać wielką, ciężką strzałę duszy. Wielką strzałę duszy. W sumie, właśnie. Nie. Jezus Maria, nie ta opcja. Dostrojenie magii. Tutaj wielką strzałę duszy. 2 sztuki. Teraz tak, albo bierzemy 2 ciężkie strzały duszy. Bo kryształowa materia dusz i w ogóle samonaprowadzająca materia dusz, to mi aż tak nie podchodzi. Ale możemy natomiast wziąć oddech białego smoka i... Tutaj zamiast tego weźmiemy sobie kryształową włócznię, a zamiast tego weźmiemy wielką, ciężką strzałę. Bo to się tak czy jak będzie kombiło razem ze sobą wszystko ładnie, a ja będę mógł sobie pobawić się trochę bardziej tymi zaklęciami. Czy mam tutaj coś jeszcze, co bym chciał tak dać? No, ukrytej broni raczej nie, cisza, kontrola upadku też nie bardzo. Tutaj też nic. No nie, tutaj mam wrażenie, że jakbym użył światła, no to nic by mi to kompletnie nie dało. Bo tu nie panują jakieś grobowe ciemności, jak na przykład w
grobowcu olbrzymu, choć mam wrażenie, że nawet gdybym tam użył tego zaklęcia, to też by nic nie dało. Tam chyba trzeba łazić cały czas z tą łepetyną, która oświetla. Tutaj to mi jest zbędne, to tym bardziej, to już wiadomo, że nie bierzemy. Na piromancję sobie na razie odpuszczę. No, plus mam włócznie błyskawic i leczonko, w razie czego. Nie wiem, czy nie wziąć sobie na przykład tego szczodrego światła słońca. Bo to jest jeszcze lepsza wersja regeneracji. Ale nie wiem, chyba sobie to odpuszczę. Ok, 25 minut. Ten pierścień szerszenia bym sobie teraz zamienił na pierścień pierworodnego słońca. W sumie właśnie, może z tym pierścieniem będę mógł one-shotować tych ziomeczków. Jezus, oni albo mi totalnie nie robią obrażeń przez tankowatość tej zbroi. No nie, serio, oni się jeszcze respią? No kurde, myślałem, że sobie już to twórcy naprawdę darują. Jeszcze gościu ma tarczę podniesioną, chyba 2-4 na 7. Dobra, to użyjmy może kryształowej włóczni. No, widać, że bije mocno. No, to szkoda, że takiej to są niewielkie ilości, ale proszę, jak się nie osłaniają, to zdjęłem trzech jednym strzałem. No, wszystko chce trafić w dobry punkt, co nie? No proszę, jak trafisz w ciałko, no to gościu poda na dwa strzały. O, dużo skórzaną tarczę mi jeszcze zostawił, jak Milusio. Czy Milusio i w sumie też miło z jego strony, że był taki uczynny. 1, 2. Tarcza. 1, 2. W ogóle po 1000 za takiego? Też takie na dwarf. Nie czuję, dlaczego ludzie nie mogą wykorzystać takich jak trainerów, na przykład, żeby się właśnie levelować. Bynajmniej do wartości, żeby móc używać wszystkich speli w grze. Bo, czasami, bo na przykład w dwójce jest jeden spell, który wymaga, uwaga, aż 60 punktów inteligencji. Wyobraźcie sobie, ile to jest po prostu farmienia. To jest masakryczna ilość czasu, jaki trzeba spędzić w grze, żeby wyfarmić taki level samej inteligencji. Zamknięte jakieś urządzenie. Okej. Niestety dowiedziałem się też, że dopóki nie ogarnę całej, powiedzmy, ścieżki tego obrazu, to nie mogę go za nic w świecie opuścić. Nawet gdybym miał możliwość teleportacji między ogniskami, dopóki nie wykonam całej ścieżki, powiedzmy, fabularnej tego obrazu, bo w sumie pobocznej, to... A, wiecie, o co chodzi mniej więcej. Znaczy, no... Chyba inaczej. Dopóki nie dojdę do bossa, który jest w tym obrazie, to nie mogę go w ogóle opuścić. Za żadne skarby. Nawet gdybym prosto stąd... nawet gdybym rozpalił ognisko i użył kości wiodącej do domu, to wylądowałbym przy tym ognisku. Ponoć. Nie sprawdzałem, ale kto wie. To jest zawsze do testu, nie? Kurde, myślałem, że goś tak dziadne. No ale niestety. Dobra, no to. Estusik do pełna i teraz będę miał cały czas 10 estusów. Ale gdzie to? Ciało zrzuciłem. Żegnam. W totalnie złym kierunku poszedłem. Tu? A, to gdzieś z drugiej strony. Czekaj, to co, on się wrócić do ogniska i iść jakoś bokiem? Byłby tutaj gdzieś? Ja.
Aha. Z czego dostałem odnowienie butelki Estusa? Szedłem tutaj tak normalnie i odnowił mi tę butelkę. Z czego? Człowieczeństwo. Takie pół na pół. Pół na pół ten skarb. Czemu ja nie znowu na górę? Już zrobiłem już na górze wszystko, co było trzeba. Tworzyłem sobie skrót i co, będę jeszcze raz leciał na górę jak debil? Tak to wygląda. Dobra, ten darmowy Estus, no. Ja tam zawsze przyjmę chętnie. Teraz... Właśnie, co ja mam ze sobą zrobić w tym momencie? Poczekaj, tutaj... Tu nie, tędy nie szedłem. To jest jakaś opcja. No, oczywiście drzwi zamknięte. Mogę je zniszczyć? Chyba nie bardzo. A szkoda. To co teraz? Tutaj. O. Aż, kurde, ucieszyłem, że jakieś przejście, tylko taki mini sekret. Dobra, tu mogę też wejść na górę. No tak, ale to mi nic kompletnie nie daje. A może? Jest przejście. Może to jest iluzoryczna ściana. Nie, chyba nie. Ale prosiłoby się aż o taką. Dobra, to... Gdzie mogę iść w takim razie? Bo stąd przyszedłem, rozwaliłem te glutki, tam odblokowałem sobie skrót. Tędy nie przejdę, bo jest przejście zablokowane. Tutaj nic nie zrobię. Tu? No też by się prosiło, ale... Niestety... O! Niech zgadnę. Wejdę i się podłoga zawali? Jednak nie. I ponownie. Troszkę szkoda. Bo nie bardzo wiem, co robić teraz. Słyszałem bijące serce? Jakaś schiza mnie teraz dopadła, no... Ale mógłbym przysiąc, że słyszałem bijące serce w tych klatkach. Dobra. Nieważne. Co? Tutaj pusto. Tutaj co zgarnąłem, to zgarnąłem... Co miałem zgarnąć, to już zgarnąłem. I de facto nic tu po mnie. To była tylko walka z ziomkiem, tam piromancja i... duszyczki pozostawione przez jakiś nieszczęśników. To jest tylko cofka do ogniska, nic więcej. Już tak myślałem, a nóż może ściana, ale... No jednak nie. Jednak nie. Tu jest jeszcze przejście. Czekaj, w sumie, czy ja tutaj byłem? A tak, byłem. Ale tędy nie schodziłem. Dobra, mamy tu zejście. Właśnie, jeszcze a propos, jest to zejście w studni, o tym muszę pamiętać. Okej, jest ktoś. Znowu szkieletorki. Same jak w katakumbach. Chyba taki przedsmak a propos tego, co może mnie czekać.
O, jak miło, jak się dziab nadział idealnie. No tak, to nie wiem w sumie, czy to też nie był szkielet. Ja. Oczywiście, że po prostu jeden z przeciwników, nic więcej. Już, wszyscy martwi, dziękuję. Teraz poproszę o wielkie leczenie, żeby nie marnować estusów. I co też się tutaj kryje? Potrzebujesz dźwignia. Dźwignia na wprost. No mamy jakiś mechanizm. Dusza dzielnego wojownika. Coś jeszcze? Nie bardzo. Dobra, czy to mi otworzy to przejście na tym? Okej. Posąg się obniżył i obrócił. Ja, otworzę to przejście. Dobra. Jest ściana mgły. No to to już może być final bossik. Znaczy, boże, final. Final bossem to jest Gwyn. Chodziło mi o to, że to może być właśnie boss tej lokacji. Tylko to jest oczywiście boss taki totalnie, ale to totalnie opcjonalny. W ogóle nie muszę z nim walczyć. Ale jeśli chcę mieć wszystkie zaklęcia, to muszę. Bo ten przeciwnik, a konkretniej przeciwniczka, bo już wiem, że jest to kobieta, to jest kolejny typ przeciwnika, któremu po prostu muszę odciąć ogon. I... A, skubaniutki, jak nie chciał zaskoczyć. No, zalekowałbym tę wiadomość, gdyby nie fakt, że nie mam... O nie! Kurde! Pięknie. Tutaj pusto. Gdyby nie to, że nie mam tego pomarańczowego rysiku. No kurde, znowu. Pusto. Czego strzegliście? Klucz do aneksu. O, to pewnie do tego miejsca, które tam było zamknięte. Zobaczmy opis. Klucze, 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 klucze są tutaj. Otwiera aneks w malowanym świecie. Klucz do przybudówki w malowanym świecie Ariamis. W tym zimowym świecie wznosi się budowla przypominająca starą katedrę. Jej przybudówka służy za magazyn. Dobra. Czyli to była po prostu schowany kluczek, nic więcej. Już to nie powiem. Dość skurczycyńsko byli tam wsadzani te... Były wsadzone tam te kościotrupy. Zobaczmy, co takiego kryje ten magazyn. Czy będzie to coś cennego? Czy też niespecjalnie? A może to jest po prostu kolejny skrót? Nie zapowiada się na takowy. No, serio, on mnie może strzelić ogniem, ale ja nie mogę mu strzelić błyskawicą. Oj, 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 no uważaj, uważaj. O, świetnie są te ptaszyska. Panu dziękujemy. Panią blokujemy. Okej, okay, jednak da się, jednak mogą zginąć od upadku. Po prostu musi być wystarczająco duża wysokość. Warto wiedzieć. Dobra, czego pilnowałyście?
Śluby milczenia, proszę. Nowy cud. Dobra, obie padły. Wspaniały widok. No, powiedzmy. I to są te same, co tam były. To były chyba jeszcze wyżej usadowione, mam wrażenie. No, jak ja zeskoczę stąd, to jest oczywiście pewna śmierć, tak więc nie zamierzam tak debilnej rzeczy zrobić. To jest kolejny przedmiot. O, proszę, cały... Znaczy, maska Welki, ale set czarnego kapłana. A, proszę, jeszcze jedna rzecz. A, tylko dusza dzielnego wojownika. Tak pół na pół. Tu się zabiję. Tu jak zeskoczę. A, jakbym zeskoczył, ale nie mogę. Dobra, to gdzie mogę w takim razie się cofnąć? O ile oczywiście mogę w sposób normalny. Ale chyba niestety nie mogę, czyli muszę użyć kości wiodącej do domu. No chyba, że mogę, tak po prostu jestem za głupi, czegoś tutaj po prostu nie widzę. A no to jest dość duża szansa, no ale ja tam wolę użyć kości, bo to jest zawsze bezpieczniejsza opcja. Zobaczmy ten cud jeszcze. 42 minuty. Śluby milczenia. Tajemny rytuał Welki, czarnowłosej wiedźmy, uniemożliwia rzucanie magii w obszarze działania. To ciekawe, bo chyba w dwójce to jest nie cud, tylko magia otchłani. Welka bogini grzechu to zbuntowane bóstwo. Zna nową oraz starą sztukę. Uważa się, że ma wielkie wpływy nawet wśród bogów. Spoko. Jeszcze mamy ten secik. Maska sprzedawców odpustów służących Welce. A faktycznie, to jest to, co miał ten gościu od grzechów. Sprzedawcy odpustów przyjmują spowiedź grzeszników pragnących refleksji i zbawienia. Maski symbolizują dystans do pragnień doczesnych. Okej. Okay. Nie. To nie zbroja. Czarna szata kapłana. Tutaj tak samo. Sprzedawcy odpustów noszą czarne ubrania, ponoć obdarzone mocą Welki, dającą odporność na wszystkie rodzaje magii. No, nie wiem jak tam z magią, ale odporność na klątwy i trucizny jest większa od mojej aktualnej zbroi, choć to jest... Ta zbroja bardziej się przydaje, jeśli chodzi o nawalanie fizyczne. I w ogóle kontakty zbliżeniowe. Czy tak to nazwę. Dwóch typa walnęło mnie naraz i dostałem tyle co nic, jeśli chodzi o obrażenia. Dobra, ci niech się odkleją od siebie, ale absolutnie nie będę z nimi walczył. Nie ma sensu marnować czasu. Skoro już mamy prawdopodobnie otwarte przejście do końca tego świata, a co za tym idzie, do końca przygody w tym odcinku. I potem mnie już wtedy czeka bieganie po Nowym Londo i tak dalej, i tak dalej. Czekanie w zasadce na... O, w zasadce mówisz. Ale to, że tu była zasadzka? Czy ktoś mi z góry tutaj zeskoczy? A nie, dobra. So, oni po prostu wyskakują z tego mostu. No ale moja postać już jest tak po prostu... Ooo! Hello! No kurde, takiego typa się tu nie spodziewałem. I daj się dziabnąć. Aha, jego się nie da dziabnąć. To gorzej. Pff, za trzy! Dobra, szybki jest, bo nie zdążę cudu użyć. XD. Chyba się trochę animacja zgliczowała. Duży odłamek tytanii to za coś takiego. Bez jaj, ludzie.
To już kpina zachodzi. No, duża przepaść i długa droga w dół. To chciałem powiedzieć, nie duża droga, tylko długa droga w dół. Prawie tak oddech jego smoka chciał też sprawdzić. Może na tym bossie się uda. Uważaj na łzy. No wygląda zajebiście, nie powiecie, że nie. Ale w ogóle babka jest większa od nas. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Thou must returneth. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. No i teraz mam wybór. Mogę iść tam, albo mogę ją zaatakować. I wtedy rozpocznie się walka. Tak więc, zaczynamy. Ej, czy ona jest niewidzialna? Okej, tego się nie spodziewałem akurat. Ała! Dobra, po śniegu ją muszę jakoś wyczaić. Fajnie, że babka nie zostawia w ogóle śladów, nie? A nie, zostawia, dobra, tutaj jest. Dobra. Ujawniła się. Przecież ja ją poskładał normalnie tym mieczem zanim ten. Walka pójdzie bardzo szybko. Ciekawe, czy zdążę ten ogon odciąć. To jest w sumie main clue tej walki, tak naprawdę. Co? Sztylet? Miała być magia. Dobra, sztylet sprawdzimy zaraz. A nie, czekaj, chyba że duszę musiałem gdzieś zostawić. No, to było chyba to. Dobra, sprawdźmy. Mamy duszę. Dusza będzie gdzieś tutaj na końcu. Jest. Dusza Priscilli. Czy Prist... Właśnie nie wiem, czy Priscilla, czy Priscilla. Może to drugie, bo jakoś lepiej mi brzmi. Priscilli. Dusza półsmoczycy Priscilli uwięziona w malowanym świecie Ariamis. Dobra, to dalej już jest... A nie, dobra, nie, to jest coś innego. Użyj duszy tego Benkarta, antytezy wszelkiego życia, żeby otrzymać olbrzymią liczbę dusz albo stworzyć unikatową broń. No, ja wybieram to drugie. No i udało mi się niestety wykorzystać oddechu białego smoka. Ale w sumie na sucho mogę go nawet wytestować. Zobaczmy, jak to wygląda. A, czyli dokładnie ta sama cel był Sef. Tylko on po prostu walił to na dość dużym obszarze, a ja to robię po prostu w linii prostej. O, set pustyni. To jest chyba to, co miał ten gościu na łepytynie. Tylko kurde, tu wiem, tutaj doinformowałem się, że jest tutaj gdzieś ukryty jakiś żar. To niestety nie bardzo wiem, gdzie się on znajduje. No dobra, to już sprawdzę może na własną rękę. Bo mogę, kiedy chcę do tego obrazu wrócić i przejść go jeszcze raz. Bardziej by to pasował dźwięk orła. No i proszę, kość wiodąca do domu, jesteśmy znowu w Anor Londo. Oczywiście jest tu
w cholerę przeciwników. Boże, jak ja długo myślałem na to, czy powiedzieć to normalnie, czy to ocenzurować. No ale nie. Przeciwników jest od groma. O, super, jeszcze jeden skap, może tu jestem. Gin. No, nie zginął. No, szkoda. Dobra, na szczęście pozostali się nie zorientowali. No to cóż, ode mnie to będzie tyle w tym odcinku. Ja teraz zabieram się za akcję w Nowym Londo. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym... Kto wie? Być może już finalnie pożegnamy się z grą. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.